A kto to taki głodny tutaj chodzi z ogonem do góry? Kto to taki głodny tutaj chodzi z ogonem do góry? Panie kolego. Pustki. Pustki, to co trzeba wsypać, nie? Frisztika. Dobra, ja tobie wsypię frisztika, a sam ruszam na wykopki, nie? Siemandero ekipa, siemandero czarne kciuki. Witam wszystkich serdecznie na kanale Adi Wejherowo. Kochani, przestało padać. Przestało padać, normalnie revelation, kurde. A jak jest okienko pogodowe, to trzeba to wykorzystać na maksa, bo przecież u nas to kurde, jak nie pada śnieg, to pada deszcz, jak nie wieje wiatr, to jest huragan, dlatego ruszamy na wykopki. Ja pierdzielę, Micha się cieszy, ja naprawdę tak długo nie byłem, no ale zobaczymy, jedziemy. Poryć, zobaczyć, co w glebie piszczy. Punkt zborny. Jest, jak on jest zakamuflowany. Ja go dopiero teraz zauważyłem, że już tu stoi. No i petardził, nie? Jest grochu. Jest grochu, się ładuje do bagażnika. Co pan mi tam wsadzasz? Całe życie. Całe życie. To jest całe moje życie. Dzień dobry. Już w telewizji? No już w telewizji. Pytanie na śniadanie. Pytanie na śniadanie. Nadczo. Co robimy? Nadczo? Jedziemy nadczo w las. No i dobra, to ruszamy. O, przy okazji pozdrawiamy Marcina, który tutaj mieszka. Siema, siema, siema. Wszystko wyrzucić trzeba. Przygotować się do wyprawy. Plecak, sprzęty poskładać. Ty już jesteś ready? Marcinku! Ach, Marcin się stroi do gruntu. Te... Nie chcę mu przeszkadzać. Dobra. Ło! Słodycze wieczorne wychodzą. Pasa poluźnić trzeba. Kurde, to założyłem, a słuchawki. No jo. Gdzie jest taką gapą, to się potem robi wszystko 14 tysięcy razy, nie? Dobra, słuchawki na uszy, jeszcze raz plecaczek, bach, deusik, Jezus, ten tu jest zabagnowany, od tych wszystkich wypadów trzeba na jakąś myjnię pojechać i action. Ale numer, co? Torebka. Louis Vuitton. Chyba nie, Michel Kors. Chyba nie? Ale jaja. Ale najlepszy punclowuna. Jo? No jo. No jo, kto by tu zostawił torebkę taką jeszcze pełną, nie? To był prędszy. Kurde, zobacz, tu jest trochę śniegu, tu nie ma śniegu. A na taką tutaj pokrywę to my damy radę. Ja ci mówię. Głęboko, zresztą zobaczcie, dziura konkret i co my tu mamy? Mamy guziolka. Mamy guziolka, tylko myślałem, że będzie jakiś półkowy, ale już chyba czar prys. Chociaż... Jakby orzełek na nim był, albo ja widzę orzełka. Też go widzę. Też go widzisz? Chyba raczej nie ma tego orzełka. Nie. Zwykły płaski. Zwykły płaski, ale szok, że on był aż w tak głębokiej dziurze, nie?
Tylko co? Kurek spust? Albo to tylko moja wyobraźnia? Nie wiem. Taki gadżecik. Zagajniczek fajny, ale wygląda to wszystko śmietnikowo, chociaż nie powiem. Sygnał był fajny. Jest nowotko pewnie. Nie, kurka. 10 ziko. No jak to by było 10 ziko z międzywojnia, to było inaczej. Ale to jest Fridericus Copernicus. Dyszka. Rex. Fajna moneta. Konkret lapsior. Także jest pierwsza petardziunia trafiona. Co? Na rzutę neska grochu? Jo? Może to się odmieni wtedy, nie? Chociaż tu tych butli, tego wszystkiego leży, ale wygląda ten zagajniczek fajnie, nie? No to robimy przerwę na taktycznego rzutę neska, co by zatrzymać słońce, wzruszyć ziemię. I niech to tutaj nam glebnie na mega petardy. Pokaż. O! Czyli kwiatuszek słoneczko. No. Piękny arsen. Trzymane słońce. No. I dwa grosze. No to ładnie. Współczesne. Żółwolek. Pokręcimy się tu trochę. O, fajny sygnał, to kopiemy. Dobra, coś tutaj będzie. No i jest. Biało-czerwone widzę, ale jest i Magda. Madzia, cała? Cała. Ojejku, Magda, ty już też się wiosna. A co ty taka płaska? Na SKM-kę drzwi cię skleszczyły. Jeszcze nie. Kurde. Madzia, leż, co my tu mamy? O kurde. Co to jest? Co to jest w ogóle? O co to, kaman? Ojejku. Biało-czerwone. Gdzie to było? Tutaj to jest to biało-czerwone. Biało-czerwone. Ciężkie jest, fajnie, no ale... Nie, to jest jakiś odpuścik. To jest chyba odpuścik, a czekajcie. Grochu do mnie dzwoni. Muszę odebrać. Świeciło to się fajnie. I co z tego, że się świeciło? Jak to jest tylko i wyłącznie sztuka odpustowa, nawet nie okopowa. Nawet nie wiem, czy to... No, pewnie jest jakiś tam bazarek. No ale co, nawet i bazarek cieszy, nie? Jak jest, wychodzi z dołka, idzie grochu. Żeśmy się trochę zagubili, ale już myka do mnie. Dobra, lecimy dalej. Gdzie strumyk płynie z wolna. Ja pitole, Adiśku. To jest test na twój błędnik. Czy on jest w miarę w porzo, czy zaliczysz glebę? Nie, komandosi gleby chyba nie zaliczają, ale nie chciałbym z tej wysokości spaść tutaj. Ja pitole. O Jezus Maria. Ciężko, ale przyszedłem. Hops. Idzie płuca wypluć, nie? Masakra. Nigdy więcej. Panie grochu, nigdy więcej. Nie zobaczysz. Już nie?
Nie ma szansy, nie? Choćby tu nie wiem. Klęknijmy nad tym oto moniaczkiem, bo mamy chyba fenola pierwszego. Ach, chciałbyś. 5 groszy, Antoniówka. No to Antoni, pozdrowionka dla ciebie. Jest 49 na bank, to jest stare 5 groszy. A co teraz? A co teraz? A teraz patera. Ale ma ładny łańcuch. Ale mam, ale jak on jest pozaginany, masakra. O kurde, ale jak to z niego prześwituje. Nie, to jest od spłuczki. Nie, to nie będzie od spłuczki. Czekajcie chwilę, wezmę szczotkę. O Jezus, nie, z płuczki to nie jest, to jest normalny łańcuch. Normalny łańcuch, ale... Ale... Kurde, ten kolor mi nie daje spokoju. Ten kolor mi nie daje spokoju. Jest dosyć ciężki, czy to nie będzie srebro? Może to będzie srebro. Co? No kurde, molek. Może to jest srebro. Cholipa wie, czy to srebro, czy nie srebro. Grochu już poleciał. Fajnie wygląda. Ale jest pozaginany na maksa, także no nie wiem, no jest w każdym bądź razie jego nawet nie idzie tak wyprostować, żeby do przymiarki na rękę, on jest za duży, ale fajny strzał, nie ma co gadać. Dobra, lecimy dalej z koksem. Rzucam rękawice. No dobra, ja myślałem, że to coś fajniejszego, ale to niestety wygląda klamerka, kurde, albo mi się tylko tak wydaje, bo to takie aluminiowe, ten znaczy spala, nie, dobra, to nie będzie klamerka, przecież to jest chyba od zapalnika, co? Przecież tu tak wyglądało z tej mańki. Nie. To jest po prostu już wypalony chyba zapalnik, resztka jakiegoś zapalnika. Magda pilnuje. A czego? A czego? A kurka. Proszę bardzo. Jakie coś pięknego. No, to już jest ładniutkie. Jakaś brosza chyba była. Albo, a może nie brosza. Albo brosza. Tu jest zapięcie, o to jest zawias od igły. Tu widać, chyba igła się chowała w tym. Mogło być z jakimiś zdobionymi kamykami. Teraz i tak to można tu machnąć, ale jest pięknie zdobione. O kurka, rewelacja. No to już jest fajny fancior, naprawdę fajny. Fest głęboko. Była. Była, ale się zmyła. O, jaka zapurchlowana. Jest klamerka, ale nie takich klamerek. Szukamy. Szukamy bardziej, żeby coś było, wiecie. Żeby Bóg był z nami, nie?
Ale wam powiem. Kopie się to, co się kopie. Oj, tak, kurde. Oprę się trochę. Ale i tak po takim długim czasie wyjście z domu to jest naprawdę rewelacja, nie? Żeby można tak fajnie wyjść, pochodzić. Co tam, Grochu? O, on już jest spakowany. Czyli jeden już się dotlenił na maksa. Dobra, to jeszcze tutaj rundka i spadamy na chatę. I co? Aha, okej. Okay. Czyli człowiek śniegu istnieje. Ale Antoniówkę masz. No dobrze, kurde mol. Pokaż, co ty tam jest. Człowiek śniegu istnieje, wiadomo, to jest klucz do jego chaty. Meliniaczek. No proszę bardzo. A ja trafiłem ładną broszkę. Tak? Weź ci pokażę. Weźmy sobie pokopali. No chodź na sam koniec, chociaż też masz ogon do góry, ale no w sumie generalnie masz rację, Stefan, czemu nie ma być ogon do góry? Wyjście było, fanty były. No kurde, spotkanie z kumplem było. Trzy razy tak, dotlenienie. Ja bym mógł tych taków jeszcze zrobić mega mnóstwo. Czyli wszystko generalnie się zgadza, nie? Ostatnio nawet tam Zoltanowi pisałem. Pozdrawiam serdecznie Krzysia Zoltana, zapraszam oczywiście na kanał do Zoltan Odkrywca, ale Krzysiu też powiedział jedną rzecz, srebra. Ja mu napisałem komentarz, czy srebro jest wyznacznikiem udanego wypadu. Chyba moim zdaniem nie. Wyznacznikiem udanego wypadu moim zdaniem jest Tolek Banan i to jest najważniejsze. My mamy z siebie mieć zadowolenie, satysfakcję, że gdzieś byliśmy i że po prostu zrobiliśmy coś w ramach naszej aktywności fizycznej. A to, czy widzowi będzie się podobać, czy wam to będzie się podobać, to już nie mnie oceniać, wy to ocenicie. Oczywiście zostawiając, bo nie mam innej opcji, zostawiając łapkę w górę, zostawiając taktyczny komentarz. Wszyscy, którzy nie subskrybują, zapraszam do subskrypcji kanału. I co? Do następnego, nie? Nara. Trzymajcie się. Gdzie jest Stefano? A, jeszcze wam Zoltanka pokażę. Gdzie tu jest Zoltan? Gdzie tu mi się Zoltan schował? Zoltan. Jest!